Serwe.com.pl, komputery i multimedia, sprzęt polizingowy, laptopy, komputery, tablety. Największy wybór u bezpośredniego importera. Laptopy klasy biznesowej już od 399 zł. Komputery od 299 zł. Zawsze legalne oprogramowanie. Rok gwarancji w serwisie. Serwe.com, Częstochowa, ulica Kopernika 2. Jak daleki wyjazd, to zwycięstwo. Ta zasada zaczyna być regułą występu Wrakowa w premierowym sezonie w najpierwszej lidze. W minioną sobotę pokonali w Grudziądzu Olimpię 2-1. Kluczowe dla losów meczu było 5 minut pomiędzy 50 a 55 minutą spotkania, kiedy to czerwono-niebiescy całkowicie zdominowali Olimpię, strzelając 2 gole. Trener gospodarzy po meczu, delikatnie mówiąc, nie kipiał radością. Nie punktujemy, tworzymy mało sytuacji. Trzeba się zgodzić, że tak powiem, z falą krytyki, bo nie ma co ukrywać, konstruktywna krytyka jak najbardziej jest potrzebna i moi zawodnicy, mam nadzieję, że otrząsną się z tych ostatnich wyników, które są niezadowalające. Trener Marek Papszun znajduje logiczne wytłumaczenie dla zdecydowanie lepszej postawy swojej drużyny na wyjazdach i nie przynosi ona chluby gospodarzom obiektu przy Limanowskiego. Chyba napiszemy do Polskiego Związku Piłki Nożnej petycję o to, żebyśmy grali mecze na wyjeździe. Może wtedy gospodarze naszego obiektu umożliwią nam warunki do grania w piłkę. Wtedy te mecze na pewno w Częstochowie też będą na wyższym poziomie. Cichym bohaterem meczu był golkiper Rakowa. Cieszę się, że udało mi się pomóc zespołowi obronić tą, tak można powiedzieć, kluczową piłkę. Nie wiadomo, co by się działo dalej, jeśli przeciwnik strzeliłby tą bramkę na wyrównanie. Tak jak mówię, no cieszę się bardzo, że mogłem pomóc i koniec końców wygraliśmy spotkanie. Kolejne trafienie w tym sezonie zanotował Adam Czerkas. Dokładam po jednej bramce, ale nie to chyba najbardziej się liczy. Najważniejsze to jest grać o pełną pulę i wygrywać mecze. Na dwie kolejki przed końcem rundy jesiennej Raków zajmuje bardzo dobre 7. miejsce w tabeli. W sobotę przed własną publicznością częstochowianie zagrają z Górnikiem Łęczna. Transmisja z tego spotkania w Radiu FON.